Studio Lata, Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa serdecznie. Wielkoszalinian, ale także turystów i wiele innych osób chyba nie wyobraża sobie lipca w naszym mieście bez festiwalu kabaretu, a ze mną jego pomysłodawca, organizator i szef oraz 1/3 kabaretu Koń Polski, pan Leszek Malinowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielu wielbicieli Konia Polskiego z pewnością zastanawia się, czy podczas tegorocznego festiwalu kabaretu Koszalin 2019 na scenie pojawi się ich ukochana Hela i czy znowu będzie miała jakieś pretensje do Mariana. No, oczywiście związek Mariana i Heli to jest związek bardzo konfliktowy i będą do siebie mieli mnóstwo pretensji. Ja oczywiście, nie jest to dla mnie wcale taka wygodna postać, ponieważ kiedy pierwszy raz, a było to około właśnie 25 lat temu, pierwszy raz przywdziałem tą sukienkę, to mówiąc szczerze, czułem się bardzo źle z tym i byłoby mi bardzo niedobrze, ale w związku z tym, że wyjątkowo poproszono mnie, żebyśmy wzięli udział w krakowskim programie telewizyjnym Telewizja z blondynką w tle, coś takiego, no mówię, dobra, wyjątkowo jeden raz przebiorę się. No i niestety stało się. To się stało hitem. Powstało pewne zapotrzebowanie. Hela stała się panem pana alterego wręcz. Tak, tak. I 2 lata temu chyba, czy 3 lata temu ja postanowiłem, że nie będzie Heli w ogóle w festiwalu. I miałem telefony. Miałem po prostu, że dlaczego? Jakim prawem? Jak pan się ośmieli, że nie ma Heli w festiwalu. Ja mówię, ojej, no dobrze, to jakiś element, jakiś akcent się zawsze pojawi. Ja nie zapomnę jeszcze, jak była Hanka Bielicka, nasza wspaniała, cudowna znawczyni, można powiedzieć, materii kabaretowej świętej pamięci. I ona, pamiętam, podeszła do mnie, kiedy występowała w Koszalinie kilka lat temu i mówi, wie pan co? Pan bardzo głęboko jakby wszedł w duszę, w psychikę kobiety i to bardzo trudno jest zagrać, a panu to się udało, także... No po takich słowach nie można zrezygnować z Heli. Tak czy inaczej, 25. Festiwal Kabaretu w Koszalinie. To 25. rocznica pożycia Mariana. Tak, 25. rocznica pożycia Mariana i Heli, czyli Srebrne Wesele. Niesamowite. A czy kabareton będzie miał w tym roku jakiś temat przewodni właśnie oprócz tego Srebrnego Wesela? To znaczy, ja zastanawiam się, czy uchylić rąbka tajemnicy, czy nie, ale może. Chociaż taki mały rąbeczek. Ja powiem tak, że ten tytuł jest nieco przewrotny, ponieważ okaże się, że to nie jest do końca Srebrne Wesele, tylko że jest to rodzaj gry, można powiedzieć, aplikacji, gdzie nagle ci prowadzący potrafią się znaleźć w zupełnie niespodziewanej sytuacji i zupełnie oderwanej od Srebrnego Wesela. Srebrne Wesele będzie początkiem tylko drogi na pewne levele w tej grze. Oj, to ja tutaj wyczuwam jakąś technologię, jakieś wirtualne rzeczywistości. Tak, dokładnie, bo tak czy inaczej Festiwal Kabaretu w Koszalinie tym się, myślę, różni od innych kabaretonów, które zresztą powstały w wyniku tego, że myśmy odnieśli sukces, że my mamy coś do powiedzenia i my na pewno chcemy mówić o naszej rzeczywistości, o polityce, komentować, a nie odwrotnie. To znaczy nie tak, że temat jest tylko tematem formalnym dla samego tematu.
Właśnie, ma pan plakat w rękach, także ja się spytam o wykonawców, którzy pojawią się podczas tegorocznego kabaretonu i według jakiego klucza są oni przez pana dobierani? Dobierani są według klucza takiego, że po pierwsze nie wyjeżdżają na wakacje. Czyli są dostępni. Tak, są dostępni. Kiedyś nie było z tym problemów, ale teraz troszkę kabareciarzom się poprzewracało w głowach i wyjeżdżają sobie na Seszele albo gdzieś... Na Bali? Tak, na Bali. Malediwy. Gdzieś, tak, gdzieś na Karaiby. Ja mówię, no fajnie się w głowach poprzewracało. A pracować się nie chce. Ja tam przynajmniej zawsze te letnie miesiące spędzam tylko w kraju i spędzam głównie na naszym kochanym Pomorzu Środkowym, bo tutaj uważam jest wtedy najpiękniej. Ja jestem absolutnie zakochany w naszym tutaj pasie nadmorskim. Głównie kocham jeziora, głównie kocham spływy kajakowe, rowerek, tenis. Aktywnie. Mhm. Oczywiście kończąc zdanie o tym, jakim kluczem zapraszamy, to oczywiście największym, najważniejszym kluczem jest to, kto w jakiej jest aktualnie formie. Mhm. Bardzo mi zależało na tym, żeby zaprosić moich przyjaciół z Wrocławia, czyli kabaret Neonówka, który myślę od pewnego czasu naprawdę jest w znakomitej formie i myślę, że położy na łopatki naszą koszalińską publiczność. Jest Nestor, czyli Jerzy Kryszak. Mamy w świetnej formie kabaret Jurki. Mamy w świetnej formie kabaret Pod Wyrwi Groszem, mamy młody kabaret Kałasznikow, mamy też stand-up, nowe zjawisko w naszym kabarecie. Coraz popularniejsze. Tak, tak. Także jest kogo oglądać. Będzie Robert Korulczyk z Michałem Paszczykiem z kabaretu Paranienormalni, którzy wyjątkowo pokażą sketch, można powiedzieć, na styku dwóch kabaretów, czyli Paranienormalnych i kabaretu Młodych Panów, bo to będzie ich wspólny sketch. No właśnie, to już 25. edycja Festiwalu Kabaretu, a proszę nam przypomnieć, jak wyglądały początki tej imprezy i czy to był rzeczywiście początek tej mody na takie duże festiwale kabaretu w Polsce? Ja muszę zacząć od tego, że ja w ogóle zadebiutowałem w 1980 roku na przeglądzie akademickich form kameralnych, który się odbywał w kreślarni naszej, na osiedlu akademickim. I na zakończenie tego przeglądu, myśmy otrzymali tam wyróżnienie, z czego byłem bardzo dumny, i na zakończenie był kabareton właśnie w amfiteatrze naszym, gdzieś tam nowo właściwie, no nie tak nowo otwarte, ale w każdym razie jeszcze pachnący nowością amfiteatr, i tam był kabareton. Ja pamiętam, że myśmy nawet mieli taki żart, że nieśliśmy ponton, bo zamierzaliśmy uciekać z kraju i tak dalej. Jakiś to był polityczny żarcik. W każdym bądź razie to się zaczęło wtedy. Potem i kabaret się nazywał Złota Kaczka, żeby było śmiesznie. 85. rok, szef klubu Kram, który się mieści również na osiedlu akademickim naszym, zaczepił mnie, być może to w ogóle miało najważniejsze znaczenie w moim życiu, bo mnie zaczepił: ty, ej, mały, chodź no tu. Ja nie taki mały, no ale dobrze. No. On mówi: ty, bo ty tam jakiś taki kabarecik coś robiłeś. I ja mówię: tak, robiłem. No bo jest jakiś przegląd w Krakowie, nowy przegląd, przegląd Paka. Chcesz tam jechać? Ja mówię: no chętnie. Wzięliśmy się do roboty. Było mało czasu, bo chyba tydzień. I pojechaliśmy i dostaliśmy tą nagrodę Grand Prix.
A nazywaliśmy się Kabaret Skądżeś Jest. Ale no, nazwa była tak trudna dla konferansjerów, że w końcu stałem przed kioskiem i mówię, kurczę, wszyscy przekręcają, gdzieś żeś jest, po co żeś jest. I patrzyłem w kiosku, leżało czasopismo Koń Polski. Mówię, o, tej nazwy nikt nie przekręci i tak, i będziemy mieli wszędzie reklamę. I wtedy zafunkcjonowała nazwa Koń Polski, a z kolei, czyli jeszcze mi upłynęło parę lat, zanim po prostu przypomniał mi się ten występ, ten debiut w 80 roku w tym amfiteatrze. Ja mówię, kurczę, jakie to byłoby piękne, jakby ten amfiteatr, on się jakby z niczym jakby nie kojarzył, oprócz dożynek, prawda, tych pierwszych poza Warszawą. No i wtedy wpadłem, zakiełkował mi pomysł, żeby zrobić tutaj festiwal kabaretu. Bardzo było ciężko na początku. Pierwszy nie był w telewizji w ogóle. Dopiero drugi się pokazał w telewizji. Spośród tych 24 festiwali, dwóch nie było w telewizji. Jeden właśnie ten pierwszy, a drugi to był wtedy, kiedy była powódź. I wtedy telewizja w ramach oszczędności po prostu nie przyjechała do Koszalina. Rozumiem. A tak zawsze jesteśmy pokazywani na żywo i w tym roku telewizja Polsat będzie transmitować na żywo nasz festiwal. To jeszcze spytam o jedną rzecz, która powiązana jest z festiwalem kabaretu. W Koszalinie powstała aleja, powiedzmy, gwiazd kabaretu. Pojawiły się tam pierwsze już odciski. A czy będą kolejne w tym roku? Oczywiście. Tego nie zdradzę. Ale będą. Cztery osoby będą uhonorowane certyfikatami do udziału w Alei Gwiazd. Te z zeszłego roku zostaną wmurowane. W ten sposób będzie tych gwiazd już od tego festiwalu 10. Także myślę, że niebawem ten deptak nam się tam zapełni i myślę, że to taka fajna tradycja. Tym bardziej, że te tablice są naprawdę piękne, te nasze koszalińskie, bo są w różnych miejscowościach różnej wielkości i tak dalej. Nasze są duże, ładne, okazałe. W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Miasta Koszalina i panu prezydentowi za wsparcie naszego festiwalu, za pomoc i za to, że właśnie uczestniczy w tej inicjatywie powołania tej Alei Gwiazd, która myślę już się wpasowała w ten krajobraz nasz. Przed nami 25. edycja Festiwalu Kabaretu Koszalin 2019, 27 lipca, a moim i Państwa gościem był pomysłodawca, organizator i szef kabaretu Koń Polski, pan Leszek Malinowski. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal.